Cześć! Jeżeli wyświetliłeś ten film, to już Ci bardzo chcę podziękować, dlatego że dzisiejszy film jest dla mnie bardzo ważny. Nazwałam go zakupoholizmem, jakby wyznaniem swoim, wyznaniem zakupoholiczki, ale dwie ważne kwestie. Po pierwsze, to Wy sami możecie w komentarzu podzielić się swoimi doświadczeniami, jak i też w komentarzu napisać mi, czy uważacie, że to wtedy był zakupoholizm, bo ja uważam, że generalnie, i będę Wam mówić o wszystkich przykładach, było mocno nie tak coś ze mną. Może Wy też się odnajdziecie w tym filmie o takim mikrozakupoholizmie, o tym zapuśnięciu pierwszymi pieniędzmi itd. Ja się tu dziś naprawdę uzewnętrznię. Co jeszcze dla mnie ważniejsze, myślę, że po tym filmie wszystkie osoby, które zastanawiały się, dlaczego tu czasem pojawia się haul zakupowy, a mówimy o minimalizacji, albo dlaczego mówię, że nie zdecyduję się na minimalizm, a mówię o minimalizacji, i trzeci raz to powtórzę, dlaczego mam czelność mówić, że mam mniej, że minimalizuję, jak czasami to nie jest mało. Dziś zrozumiecie, że było tego dużo. I dziś wreszcie będę mogła Wam pokazać, jak to wyglądało naprawdę z mojej strony. Jeszcze tak naprawdę przed czasem nagrywania na YouTube. Naprawdę jesteście pierwszymi osobami, które dowiedzą się, co i jak naprawdę wyglądało w tamtych czasach. Jest taka strona, którą wielu z Was kojarzy z oszczędnościami, bardziej ekożyciem, i generalnie niektórzy z Was zapewne poznali ją całkiem niedawno temu albo kilka lat temu. Ja poznałam już ją naście lat temu, kiedy ta strona tak naprawdę raczkowała w Polsce. O czym mówię? O... Słuchajcie, moi drodzy, żebyśmy mieli jasność, ja nie mam nic do tej strony i fajnie, że dziewczyny się wymieniają, natomiast dla mnie osobiście ta strona może kilka razy w moim życiu posłużyła jako odsprzedanie czegoś swojego. Zawsze układałam tak filtry, aby szukać wszystkiego pod siebie. Czy to swój rozmiar, czy to budżet, którym aktualnie dysponuję, czy to najnowsze ubrania, bo trzeba przecież polować, bo to co najnowsze i najlepsze zaraz ktoś inny wykupi. Co więcej, no wiadomo, że tych ubrań tam nie zwrócisz, więc po prostu jeżeli coś było nie tak, to wydawałam wtedy dodatkowe pieniądze na zwężanie, na to, aby coś wyglądało trochę lepiej, na pranie, gdy okazało się, że coś było popsute albo przybrudzone. Mniejsza z tym, wracając, dla mnie ta strona osobiście zawsze była taką stroną pułapką. W sklepie nie miałam problemu ze zwrotem, mogłam dłużej oglądać, a tam miałam takie poczucie, że stoi za mną, a raczej ze mną na tej stronie jest 30 różnych osób, które aktualnie ogląda ten przedmiot, i jak ja się nie pośpieszę, to ktoś inny to kupi. Albo mówiłam sobie na przykład, że co z tego, że tu jest jakaś mała plama, to się spierze. No cóż, to się poprawi, i zawsze sobie mówiłam, wiecie, taki głos w mojej głowie: daj spokój, przecież to kosztuje tak mało, że warto zaryzykować, daj spokój, przecież to kosztuje tak mało, że no jak nawet nie będzie idealne, no to dlatego, że jest taka cena. Zmora, potężna zmora mojego wydawania, i naprawdę to był straszny czas. Do dzisiaj tą stronę dość mocno omijam. Są takie momenty, wydaje mi się, przełomowe w naszym życiu, i to nie muszą być wcale potężne kroki milowe, tylko ten moment, kiedy w życiu, że tak powiem, coś cię trzaśnie w twarz i nagle się ocucisz, a raczej będziesz mieć jakiś pierwszy przebłysk, że jest coś nie tak. I tym jednym był dzień, kiedy pamiętam, że pojechałam z wypłatą do centrum handlowego i nie wydałam całej wypłaty. I tak naprawdę wydałam wtedy jakieś 700 zł jednego dnia, i bardzo dużą, potężną częścią tego był płaszcz zimowy, który mam do dziś na srogie mrozy i wisi w szafie, i do dziś się sprawdza i nic z nim nie jest, ma już ponad 10 lat. Ale słuchajcie, był ten moment, kiedy usiadłam w centrum handlowym na ławeczce już z tymi wszystkimi torbami, gdzieś tam poniekąd zadowolona z zakupów, i tak popatrzyłam, i nagle mnie dosłownie trzasło, ile wydałam jednego dnia.
I tak do dziś wydaję czasami większe kwoty. Nie wiem, jadę po meble, kupuję jakiś sprzęt, wiecie, nie o to chodzi, ale jakby uświadomiłam sobie, patrząc na te rzeczy, że poniekąd wolałabym mieć 700 zł. To był taki pierwszy dzień w moim życiu, w tym czasie dorastania, kiedy zdałam sobie sprawę, że sama dla siebie, sama w swojej ocenie przegięłam, więc tak miałam ten jeden dzień, kiedy po prostu mnie uderzyło, że coś jest nie tak. Oczywiście później sobie to jakoś wytłumaczyłam i dalej tak postępowałam, ale zdecydowanie wtedy uderzyło mnie najmocniej i do dziś, a minęło od tego dnia, myślę, już grubo ponad 10 lat, może okej, 8. Pamiętam ten dzień i pamiętam ten moment, jak siedziałam na tej ławce i zdałam sobie sprawę z tego, że coś jest nie tak, że tak duże zakupy powinnam bardziej przemyśleć, powinnam dać sobie na to czas i rozłożyć je na raty, takie przysłowiowe, nie na raty, tylko mieć na to czas, a nie kupować wszystkich rzeczy jednego dnia. Bardzo charakterystycznym dla zakupoholików i dla mnie objawem było odliczanie. Tak. Potrafiłam odliczać do następnych zakupów, do dnia, kiedy wrócę z pracy, bo wtedy akurat miałam pracę taką bardziej wyjazdową i będę mogła jechać na zakupy, do odliczać dni od ostatnich zakupów, odliczać dni od zakupów z kolejnego działu, czyli na przykład kiedy kupowałam ostatnio jakieś ubranie, albo kiedy kupowałam jakieś buty. Potrafiłam sobie w momencie, kiedy wiedziałam, że coś jest nie tak, już to już mówimy o 20, nie wiem, 1-2 lata, mówić sobie, że na przykład nie kupuję butów przez 2 tygodnie. I dla mnie to było osiągnięcie, że na przykład mówiłam sobie, że nic z ubrań i butów nie kupuję przez 2 tygodnie i odliczałam po prostu w głowie, wszystko mi tykało do dnia, kiedy będę mogła iść i kupić buty. Co więcej, wcześniej na przykład wyszukiwałam, jakie buty by mi się podobały, więc tak, odliczanie dla mnie było charakterystyczne i bardzo ważne w moim życiu. Odliczałam niesamowicie często właśnie do około zakupowych dat. Jeżeli siedzicie w temacie AliExpress, to znacie ten czas, kiedy są tam duże wyprzedaże, albo wiecie, są, nie są, zależy jak na to patrzeć. Jeżeli siedzicie w temacie Black Friday, wyprzedaży po, nie wiem, Bożym Narodzeniu, to też jesteście na bieżąco, kiedy to wszystko jest. Ja siedziałam w temacie promocji czasowych. To znaczy wiedziałam, kiedy rusza na przykład na stronie Dizzy wyprzedaż weekendowa. Jeżeli coś pojawiało się w ofercie od 12 do 8, to wierzcie mi, że ja już na stronie internetowej byłam o 23. Jeżeli pojawiały się promocje na AliExpress, wiecie, na przykład w listopadzie, że za tydzień będą promocje, ja, i zresztą widzieliście jeszcze to gdzieś, że tam mówiłam o tym kiedyś na YouTubie, po prostu tydzień wcześniej robiłam sobie screeny, ile coś kosztuje i czy w ten dany dzień będzie faktycznie tyle kosztować, i polowałam całkowicie. Byłam po prostu mistrzem zaznaczania sobie w kalendarzu, zapisywania albo po prostu wręcz pamiętania, i nie miałam z tym problemu, kiedy trzeba na jaką stronę wejść i o ile trzeba wejść na nią wcześniej, żeby na przykład mieć coś w koszyku, bo reklamowali, że jak dodasz rzeczy do koszyka, to o 22 ruszy kod promocyjny, więc chciałam być pierwsza, ja to już miałam przygotowane w koszyku, a nie dopiero o 22 wyszukiwałam. Potrafiłam, to jest jeszcze lepsze, a raczej jeszcze gorsze. Jeżeli wiecie, na AliExpress ruszały promocje, wiadomo, w godzinach dla nas nocnych, to siedziałam do tej godziny albo ustawiałam sobie budzik, żeby te rzeczy, które mam w koszyku, kupić. To była tragedia, dziś jest dla mnie tragedią. Wtedy udawałam, że jestem sprytna i taka, wiecie, mądra, no bo przecież oszczędzam, prawda? Muszę wam powiedzieć o tym, co było dla mnie najtragiczniejsze i co uważam za najbardziej tragiczne w kwestii nadmiernych zakupów. I nie o to chodzi, czy tam przeszły jakieś pieniądze. I nie o to chodzi, że te pieniądze nie zostały odzyskane, że nie wszystkie rzeczy mi się sprawdziły, tylko chodzi o dni załamania. Tak, zdecydowanie tak nazwę ten punkt. Nie mogę wyjść. To znaczy,
przepuszczałam tyle na zakupy, że oszczędzałam na rozrywkach. Do dziś pamiętam, jak kiedyś się popłakałam, dosłownie popłakałam, tak źle było, bo nie było mnie stać, nie miałam tyle pieniędzy, żeby na spokojnie pojechać na weekend ze znajomymi. W końcu i tak pojechałam, bo jakoś sobie te pieniądze załatwiłam, ale płakałam, bo nie mogłam jechać, czekając na paczki z ubraniami, które miały przyjść, i na paczki z rzeczami i kosmetykami, które miały przyjść. Do dziś pamiętam, ile razy byłam wściekła i tak generalnie po prostu chodziłam wściekła, bo stwierdziłam, że chciałabym wyjść do restauracji, ale w mojej głowie było coś takiego: pójdziesz do restauracji, wydasz pieniądze na jedzenie, wiadomo, na obsługę, wydasz pieniądze na kawę, picie i tak dalej, a za to mogłabyś mieć realną rzecz. Wiecie, przedkładałam wszystkie rozrywki nad realną rzecz. Mówiłam, że nie stać mnie na wyjście do kina, kiedy przychodziły mi paczki. Więc zdecydowanie było to takie najgorsze. Dla mnie to nie jest punkt zwrotny. Dla mnie to jest ta rzecz, której najbardziej się wstydzę z tamtych lat. Bo generalnie, o czym będzie za chwilę, rozumiem zachłysnięcie pieniędzmi. Rozumiem, jak to u mnie wyglądało. Nie mam z tym tak naprawdę po latach problemu. Jakby wybaczam to sobie. Ale to, co działo się w mojej głowie, że wolałam mieć realną rzecz, bo rzecz zostanie ze mną na zawsze, niż gdzieś wyjść, niż coś kupić, niż iść na jakiś koncert. I właśnie to jest zawsze najlepsze, że w te dni załamania, kiedy było źle i naprawdę było mi smutno, to mój mózg przetłumaczał to sobie tak, że lepiej mieć rzecz. I tak mieć lepiej rzecz. Inni gdzieś idą, a ja siedzę w domu, ale ja mam rzeczy. Co jeszcze najlepsze? Przecież te rzeczy, na przykład ubrania, kupowałam po to, żeby gdzieś wyjść i ładnie wyglądać, żeby się zaprezentować. A gdzie ja się prezentowałam? Tak naprawdę z biegiem lat stwierdzam, że chyba najładniej to się prezentowałam wtedy na wyjście do centrum handlowego, bo wtedy byłam odszczelona jak borówka na święto lasu. Dziś mam już prawie 30 lat, zostało mi tylko kilka miesięcy wolności, więc już naprawdę mogę planować urodziny. I słuchajcie, to wszystko działo się między głównie 17 a 23. 19-22 to był ten najgorszy etap, zdecydowanie najgorszy. Później było już tylko lepiej, zaczęło to spadać, znalazłam swoje sposoby, zaczęłam pracować nad sobą, ale chcę wam po prostu nakreślić, że mówimy o takim przełomie lat i że zaczęło się to dziać 12 lat temu. Kolejny punkt to punkt też dość klasyczny, to znaczy ostatnia złotówka. Jeżeli zbliżał się koniec miesiąca, byłam dzień przed jakąś wypłatą, dzień przed jakimś zyskiem i tak dalej, to sprawdzałam na koncie, ile mam pieniędzy i wydawałam je do ostatniej złotówki. Może nie takiej ostatniej, ale potrafiłam na przykład stwierdzić, że o, mam na koncie jeszcze, nie wiem, 120 zł, to jest idealna okazja, żeby wydać to na zakupy. Po prostu szukałam, no wiecie, jakiejkolwiek okazji, żeby wydać te pieniądze. Koniec miesiąca oznaczał dla mnie, że na koncie ma być zero, że nie ma być tej ostatniej złotówki i że trzeba się tych pieniędzy pozbyć. Dziś dla mnie to jest straszne, wtedy było jakbym takim, wiecie, jestem młoda, nie oszczędzam jeszcze wtedy, nie oszczędzam na ślub, nie oszczędzam w zasadzie na wakacje, bo do wakacji daleko, wiecie, rodzice mi pomagają w kwestii jedzenia i tak dalej, mam mieszkanie, więc do ostatniej złotóweczki, proszę bardzo, każda jedna musiała zostać wydana, bo przecież następne pieniądze już są za rogiem. Coś bardzo podobnego do strony, o której już mówiliśmy, to znaczy Allegro licytacje. Dziś w zasadzie już w ogóle nie korzystam z licytacji, chyba że faktycznie na Allegro jest sprzedawana tylko jedna rzecz i jest to licytacja, no to wtedy proszę bardzo, ale generalnie szedł wtedy ze mną snajper, czyli ten program do strzelania na licytacji w ostatnich chwilach. Obserwowałam aukcję dużo, dużo wcześniej, co chwilę wyszukiwałam, oto była moja zmora, rzeczy, które pojawiły się dziś, czyli są nowe księgi do licytacji, albo rzeczy, które kończą się za 3 czy 4 godziny. Ja miałam na tym punkcie obsesję, jeżeli coś mi wypadło i nie mogłam być, albo przeszła mi jakaś aukcja koło nosa, byłam po prostu wściekła. I naprawdę byłam wściekła, to znaczy potrafiłam mieć przez 2-3 dni zły dzień, bo nie upolowałam jakiejś spódnicy, albo nie upolowałam czegoś w wystroju domu. Tragedia.
etap przeobrażenia. To znaczy, w filmie o oszczędzaniu dla opornych powiedziałam wam, że bardzo dobrą strategią chodzenia na zakupy jest na przykład wyznaczanie, że dziś możesz wydać tyle, albo na jakiś przedmiot, którego szukasz, możesz wydać maksymalnie tyle i że najlepiej wtedy te pieniądze sobie wypłacić i mieć je po prostu w portfelu. I nie bez powodu wam tak powiedziałam, dlatego że karta i brak widoczności pieniędzy był moją zmorą. To znaczy, wychodziłam na zakupy i płaciłam kartą, więc nie widziałam upływu pieniędzy. Tu wydałam 30, tam wydałam 40, tu wydałam 50 i poszłam na kawę, taką wiecie, bez wielkiego ciacha i nie do restauracji, ale żeby mieć kawę podczas zakupów. Więc nie widziałam tych pieniędzy. I mówię tutaj o etapie przeobrażenia, dlatego że teraz nie muszę wypłacać pieniędzy i mieć w portfelu, ale to jest coś, do czego musiałam wrócić. Musiałam przejść przez etap posiadania pieniędzy i tylko pieniędzy na zakupach bez karty, żeby po prostu móc wrócić do posiadania tylko karty. Na początku to była moja zmora. I oczywiście byłam też posiadaczką karty kredytowej, żeby nie było. I oczywiście ją regularnie spłacałam. Tutaj nie kłamię, bo regularnie ją spłacałam, ale ją miałam, prawda? Musiałam ją mieć, bo przecież to było takie logiczne, że żadna okazja się nie powtórzy. Młodzi ludzie dostają pierwsze wypłaty, pierwsze pieniądze i mogą je w coś zainwestować. Ale dość dużo z nas, myślę, że utożsamia się z hasłem zachłyśnięcie. Ja się pierwszymi pieniędzmi po prostu zachłysnęłam. Nie było tak, że u nas w domu się super przelewało i że każdy miał na wszystko i że nie wiem, jakbym chciała nowe najeczki, zazdroszczę wam, to mama by mi kupiła nowe najeczki. Nie, nigdy tak nie było. Więc kiedy dostałam pierwsze pieniądze, ja się tym zachłysnęłam. Pierwsze wypłaty, pierwsze lata wypłat to było po prostu właśnie zachłyśnięcie. I owszem, wydawałam pieniądze na to, na co miałam wydać. To nie było tak, że gdzieś zalegałam z jakąś opłatą za coś. Nie, na szczęście nigdy tego problemu nie było, więc nie wiem, czy to taki mocny zakupoholizm. Przepraszam za to stęknięcie. Ale chodzi o to, że po prostu przez pierwsze 2-3 lata ja tymi pieniędzmi się po prostu zasypywałam. Jak je dostawałam, to je wydawałam. Ja byłam po prostu jak taki wodospad. Pieniądze wpływały i wypływały i tak cały czas leciało. Więc nie mogłam się jakby powstrzymać. Nie mogłam tych pieniędzy przy sobie zatrzymać. Ja byłam tymi pieniędzmi poniekąd zachwycona tym, że mam, że jakoś przeboleję do następnej wypłaty. Więc tak właśnie, zachłyśnięcie było dużym problemem i dopiero z czasem zobaczyłam, że ten wodospad może mieć gdzieś tą tamę i że tą tamę muszę zacząć budować, jak nie chcę się obudzić z ręką w nocniku. I dla mnie, muszę wam powiedzieć, że taką motywacją był jakiś droższy wyjazd wakacyjny, na który po prostu wiedziałam, że już mi nikt nie da, albo sobie sama uzbierasz, albo po prostu nie pojedziesz. I niesamowitą motywacją, słuchajcie, było rozpoczęcie zbierania pieniędzy na ślub. Ja chciałam mieć duży ślub, chciałam mieć fajny ślub, ja jestem moim ślubem do dzisiaj zachwycona. Wiem, ile tam pieniędzy poszło, ale do dzisiaj go po prostu nie zmieniłabym na nic innego. Ale to dla mnie była fajna motywacja, bo nagle zdajesz sobie sprawę, że musisz uzbierać dużo, dużo, dużo pieniędzy i musisz je sam uzbierać. Nikt ci ich nie da, więc zdecydowanie wtedy zachłyśnięcie, wodospad przeszedł w tamę i to był bardzo bolesny dla mnie czas, a nikt nie widzi, czy to, co masz na sobie, było kupione wczoraj, czy 4 lata temu, tylko fajnie o to dbasz. Jestem ciekawa, czy wy też tak macie, ale z biegiem lat zrozumiałam, że nie dziel skóry na niedźwiedziu było moim bardzo dużym problemem. I tak chodzi tutaj o pewne dzielenie, a raczej rozporządzanie zyskami, których jeszcze nie mamy. I kilka razy w ten sposób w moich, jak ja to mówię, jeszcze nastoletnich latach, czyli 19 aż do 23, 4, co już nie było nastoletnie, umoczyłam tak, że tak powiem, rękę w nocniku. Słuchajcie, potrafiłam planować wydatki, zamawiać coś na przykład za pobraniem, bo dojdzie wtedy, kiedy będę mieć pieniądze, a pieniądze będę mieć na pewno. Potrafiłam rozporządzać pieniędzmi, kiedy na przykład wiedziałam, że będę mieć jakiś zysk i będzie on w miarę regularny. Później okazało się na przykład, że chorowałam i ten zysk nie był wcale taki, jak oczekiwałam. A wiecie, mocno nadwyrężałam budżet na zasadzie, że to na pewno będzie ten
czas, będę mieć na to pieniądze. Więc nie dziel skóry na niedźwiedziu, to było coś, do czego przyszło mi dojrzeć i dzisiaj jestem jakby tego pewna. W zasadzie, jeżeli na 90% otrzymam jakieś pieniądze, będę mieć jakiś dodatkowy zysk albo coś takiego, nie wydaję dopóki nie mam, po prostu nie kupię dopóki nie mam, nawet jeżeli jakaś złota okazja miałaby mi przejść komu mojego nosa, jakaś niesamowita promocja, która naprawdę, wierzcie mi, czasami takie są, powtórzy się dopiero za jakiś dłuższy czas, nie ryzykuję, dopóki nie mam pieniędzy w ręce, nie mam pieniędzy na koncie, nie dzielę skóry na niedźwiedziu, już nigdy. Coś, co było zmorą chyba wielu z nas, to znaczy duże siatka, duże rzeczy, dużo tanich rzeczy, dużo super okazji i wyprzedaże. Ale nazwijmy to dużą siatką, to znaczy kupowanie na wyprzedażach rzeczy, które, nie wiem, są świetną, cienką bluzeczką za 20 zł, którą kupuję jako ostatnią z wyprzedaży w październiku. I przypuszczalnie raczej jej nie ubiorę. Kupowanie w środku zimy sukienki, której dziś o niej bym nie zapomniała, ale wtedy owszem zapominałam, gdzieś ją chowałam, bo nie miałam na nią miejsca, tak wiecie, na wierzchu, typowo letniej. Więc zdecydowanie uwielbiałam iść do działu w sklepie, gdzie były już takie troszkę ubranka, które już przeszły wyprzedaże, to znaczy one już były wiele razy mierzone, za 10 czy 20 złotych i tam po prostu się obkupić i zapolować. Możemy to też odnieść do zakupów online i zakupów kolorówki zwłaszcza, to znaczy wchodziłam sobie w sklep internetowy i ustawiałam, co tam mają w najniższej cenie. Cienie od najniższej, pomadki od najniższej i tak sobie zbierałam, wiecie, za 60 zł dużo, dużo, dużo rzeczy, które są na wyprzedaży, ale można fajnie przetestować i tak, i większości tych rzeczy nie mam. O ile ubrania z nami ze mną zostały, to kolorówka już jest po prostu nieobecna. Muszę wam wyznać, że do dziś raz na jakiś czas, czytajcie, gdzieś raz na 2 tygodnie, weekend witam z chipsami paprykowymi. Tak, jedyna niezdrowa rzecz, na którą sobie pozwalam. I to jest moja nagroda, która kosztuje mnie kilka złotych i zupełnie mi wystarcza. A jakiś czas temu, jeszcze kilka lat temu, było tak, że weekend spędzałam na oglądaniu rzeczy. Bardzo różnych rzeczy, czy to mebli, czy to elektroniki, czy to ubrań, czy to kosmetyków i szukałam swojej nagrody. Bo wierzcie mi, czasami w tygodniu jest ciężko mieć jakieś stresy, ja bardzo źle znoszę stres, to znaczy zżera mnie od środka i zawsze tak było. I po prostu wtedy mówiłam sobie, że jak coś przetrwam, to będzie nagroda. Dziś, tak jak mówię, tą nagrodą jest uczucie gryzienia chipsów, jak mi coś tam skrobię w tych zębach i mogę sobie na czymś się wyżyć, albo po prostu się zrelaksować, czy po prostu rozpocząć weekend, wtedy było to o wiele gorsze. Więc tak, poczucie nagrody, spędzanie niesamowitej ilości godzin na przeglądaniu, porównywaniu ofert i tak dalej, i etapem przejściowym, który się pojawił już po ślubie, przed ślubem i tak dalej, było właśnie oglądanie. Wtedy już tylko oglądałam rzeczy z wyprzedaży, rzeczy z promocji i tak dalej, więc to oglądanie zostało, które dziś nie jest mi już potrzebne, ale spory kawał życia straciłam na nagradzanie się i szukanie swoich nagród. Chciałabym poruszyć w tym filmie to, że dziś uważam, że już jakby nie mam problemu, ale słuchajcie, dlaczego nie mam tego problemu? Bo właśnie przez minimalizację, minimalizowanie rzeczy, które były dla mnie w pewnym momencie tak ważne, nauczyłam się takiego 1%. To znaczy, mimo dołków i gór, były dni, kiedy z czasem było coraz lepiej. Odmawiałam sobie jednej rzeczy, odmawiałam sobie, co widzieliście w tamtym roku nawet, kupowania czegoś z konkretnego działu, wydawania większej czy mniejszej kwoty na dane rzeczy. Wypracowałam sobie po prostu mikro ograniczenia, które stawały się coraz większe i przeszły w nawyk i dziś już nie są nawet nawykiem. Dziś są takim nawykiem, codziennością, nie sprawiają mi trudności. Dziś z tym czuję się naprawdę świetnie, wilk syty, owca cała, a owca i wilk, które są we mnie, czują się naprawdę świetnie. I każda z nich jest zadowolona. No to co, kochani? Do następnego.